Jak ten kombaj się nazywa, Maksiu? Fant. I jest jaki? Taki. Najlepszy. Najlepszy. Tak? Może ci zrobię kiedyś urodzinowe kombajny. Tak, to z gołym rynkiem pokało cię śpiewa na mnie laleczka. Pani nam zatankuje. No, za darmo. To poprosi, do pełna. Myślałem, że już pani mówi, że awaria dystrybutora, bo leci i mówię, się cieszy. Przepraszam, ale takich gabarytów to nie przyjmujemy. Czekaj. Nie no, ale nie. Bo ostatnio się nic nie nagrało, bo się kamerka rozładowała. Pomóc wam jakoś, czy? Co? Spróbował to wydrzeć. Czekaj. A? Bo się tam gdzieś... Wyjmujemy klepisko. Czekajcie, tu się trochę tak... Odcepa się przywodziło jednego. No, trochę za gruba jest ta deska. I się zahamowało, no. Znaczy, ale czekaj, a jak my tak podniesiemy? Bo... No podnieś. Tak? To się opuściło. I tak? I tak. Poczekaj, teraz... Więc sobie musiał przekręcić mu tarm. O, teraz. Wiecie co? O. Dobra. Wyszło. Trzymasz? Nie. Nie. Za szybko, żeś poszedł. Czekaj, bo tam... Wpycha. Dobra. Już chuj. Wszystko leci. Jeszcze parę kolbek zostało. No. I tak wygląda klepisko. Tak wygląda klepisko. Chciał przekręcić na dół, to wyciągać. To nie patrzę. Nagrywamy dzisiaj obiecaną prezentację i wymianę fędzie pod zboża. Wcześniej nagrywałem taką krótką wstawkę, ale się okazało, że jest oczywiście rozładowana bateria, się nie naładowała. Mam nadzieję, że teraz coś nagramy, chłopaki działają. Ja im nie przeszkadzam. Przy okazji dzisiaj też robiliśmy w Ursusie trochę światła, bo gdzieś nam zginęły, wszystkie tak naprawdę. Okazało się, że jedna urwana wsówka, plus jakiś kabelek przerwany, nie łączyło, było zaśniedziałe. No już to jakoś powoli porobiliśmy i wyprowadzam sobie z tyłu gniazdo do opryskiwacza, bo zawsze tutaj przeciągaliśmy to, zawsze jakiś tam był problem, a tak to będę sobie to z tyłu fajnie podczepiał.
Chłopaki działają od 10, mamy około 13. Także już parę godzin zeszło. Wejdziemy do góry. Pokażę wam, jak to wygląda. Kombajn do kukurydzy nie był myty, tylko i wyłącznie samo powietrze. No i teraz trochę się zakurzył. No ale co zrobić? Tak wygląda silniczek. Silnik SISU 275 koni mocy nominalnej. Jeszcze bez AdBlue, to jest ostatni rok, kiedy ten silnik był bez AdBlue. Tutaj gdzieś chłopaki podpowiadali, że jest zaworek od nagrzewnicy. U mnie działała nagrzewnica jakąś kukurydzę. Dobra, pokażą mi potem, zobaczymy. Tutaj mamy chłodnicę. Samo nam tutaj się to czyści, zbiera dość fajne zanieczyszczenia w kukurydzy. Tam co jakiś czas to wiadomo, przedmuchiwałem, żeby nie było problemu. Ale nie było jakiejś wielkiej potrzeby. O, chyba jakiś ptaszek tutaj uderzył w to. O Boże, ktoś znowu dzwoni. Zamykamy. No i widzicie, klient zadzwonił. Co się tak ubrudziłeś? Dobra. I co teraz? Wkładacie tamto? Zamykacie i podjeżdżamy i zostają sita. Gardzieli jeszcze tam trzeba upuścić łańcuch. Dobra, teraz będziemy podjeżdżać. No, no i zostawiam, ile to ci dam. No, dobra, no tam. O, bo tu koło przechodzi. No dobra, to jest starczy, też nie ugniesz tej lampy. Ona tam trochę tylko tu pracuje. No bo. No dobra, daj. Nie gadaj. Dobra, puść. Ciekawe, czy ten sznurek wytrzyma. A czemu nie? Dobra, mam tu, no. Słyszę cię. Co? No jedź sobie, zaraz przyjdę. Siadaj tam w środku. Czyli tutaj panowie mamy pracę skończoną. Musicie wejść do zbiornika jeszcze, tak? To będzie najprzyjemniejsze pewnie. Tak, i sitka. I sitka. I z przemianką koniec. Teoretycznie tak. Praktycznie się jeszcze ukadzę. A, jeszcze gardziel, pewnie te łańcuchy, nie? Trzeba tutaj jakoś to położenie pozmieniać. Tak, to się zmieni położenie, ale najpierw jedziemy. Dobra, to wjeżdżam. Poczekaj, tą klapę trzeba zamknąć. A z drugiej jest zamknięta? Otwarte, trzeba zamknąć. Bo fen zostanie bez klap i co to będzie? Tu, wjeżdżamy. Siadaj, Maksiu. Lubisz ten kombajn? A czemu? Czemu go lubisz? Ej, wyłączyliście prąd? Możliwe. To włącz jak możesz. O, i chłopaki mi zrobili przykusa. Jak ten kombaj się nazywa, Maksiu? Fent. I jest jaki? Taki. Najlepszy. Najlepszy.
lepszy. Tak? Może ci zrobimy kiedyś urodzinowe kombajny. Tak. Urodzinowe kombajny zrobimy? Tak. To nie? Bo ja lubię kombajny. Siadaj, Maksiu, będziemy ruszać. Lubisz kombajny, papi? No to bardzo lubię kombajny. Ja też. Bo ja lubię jeść. Możemy sobie zjeść trochę popcornu na ruszamy powoli. Nie można ruszać kierownicą. Tu taka operacja dość precyzyjna. Mam nadzieję, że uda mi się podjechać. Chyba jak się wyłącza kombajn? No kluczykiem. Kluczykiem? Jeszcze? Tak, tak, jeszcze z 10 cm. O, czekaj! To się zahaczyło. Daj mu! Jeszcze? A czekaj, stój! Nie? To jest tam łożysko. Dobrze. Udało się, Maksiu. Udało? No, będziemy mogli jechać kosić. Tak, dzisiaj? A co będziemy kosić? Zboże. Nie za wcześnie? Nie. No, jakie to było? Zielone jeszcze? Zielone. A kiedy się kosi? Za pół roku. No, trochę krócej, za 2 miesiące. I to będziesz ze mną kosił? Schodzimy? Chodzimy, tylko z popcornem sobie wziąłem. Daj, to ja zejdę z popcornem i ci go potem podam, dobra? Okej, ty zejdź z popcornem. Zjadłaś ten popcorn, to jest mój ulubiony smak. Ja. Dawaj. No, widziałem. Co tu jest? Żeby uważać, żeby nie spaść. Aha. No. A tu co? Tu. Nie wiem, Maksio. Tu. Jakiś pan przekreślony. Tak. No. Dlaczego? Chodź, zobaczyć, czy wuj Mariusz zrobił ciągnik. Idziemy? Ale trochę już naprawił. No co on nie umie robić ciągnik? A czemu on nie umie robić? Coś on chyba... No podnieś to. Podniosę potem, zostaw, Maksio. Kable poprowadził. Gniazdko tutaj zrobił. No ale jeszcze trzeba kabel tu doprowadzić. Znaczy kabel trzeba jeszcze podłączyć. No i gdzieś sobie poszedł. No ale co zrobić? Jak widzieliście, już mamy wymienione klepisko, zdjęte osłony z mocarni. Zostały nam sita. I te sita mam
może wam pokażę. Jedno z sit mam, nie wiem w sumie czy to będą górne czy dolne, trochę inne, bo to są sita tak zwane HPC, o, tak jak tutaj widać, że są troszkę innej budowy niż takie normalne, jest więcej jakby blaszki i tutaj tylko nam zamykają takie grzebienie. Podobno ma to być lepszy efekt czyszczenia, lepsze czyszczenie, zobaczymy jak to wyjdzie. Chłopaki jeszcze wymieniam sita, potem jeszcze jak zdąży czas jakiś przegląd zrobią, mam nadzieję, że zdążą. Jeszcze się okazało, że takie grzebienie, które tutaj mam, bo też dostałem taką skrzynkę właśnie razem z kombajnem, nie wiedziałem do czego to jest i takie grzebienie tam trzeba do zbiornika wejść i wtedy w zbiorniku to założyć. To czego się dowiedziałem, to tutaj, kurde, bym wam pokazał, bo ogólnie u siebie przy koszeniu kukurydzy używają sieczkarni. To taki ewenement, mało kto używa, ale powiem wam, że robi to świetną robotę. Nie chodzi tyle co o pocięcie, co rozrzucenie tej masy. I ten kombajn ma taką możliwość, że po pierwsze jest taki zwalniacz obrotów przez dźwignię, że zmniejszamy napięcie paska i teraz dodatkowo przekłada się koło. Tutaj jest taki ćpion, przekłada się na to drugie, tak żeby przyspieszyć te obroty na zboże. I przy kukurydzy mamy noże wszystkie, co prawda, ale nie wiem, czy będziecie widzieć. Przeciw noży jest tam co drugi, co trzeci, czasami nie ma w ogóle. Po to, żeby... O Boże, to się śmieję. Po to, żeby się nie poniszczyły. No... O kurde... Sześć wytrząsaczy. Teraz przy kukurydzy było tylko jedno sito górne, takie specjalne. Brałem to od razu przy zakupie kombajnu. I teraz będziemy zmieniać normalnie na dwa sito, tak jak to jest potrzebne. Czujniki strat zarówno na sitach, jak i na wytrząsaczach. Na wytrząsaczach, jak się okazało, po kukurydzy coś się stało i się powysuwały, pourywały i będzie trzeba to zrobić. I tutaj taką rzecz, którą będziemy musieli dorobić na kukurydzę, to obciążnik i na tylnią belkę, bo tą przystawkę, którą będziemy mieli, która przyjdzie najprawdopodobniej w sierpniu, jest ciężka, będzie podnosiło nam tył, tak że musimy tutaj trochę go obciążyć. Przednia przystawka ważyła około 2200, ta chyba 2700. Także będziemy musieli obciążyć ten kombaj, żeby to wszystko fajnie nam działało i się zgrywało. Może na końcu jeszcze jak zdążę, bo mam Krzysiowi przekazać kamerę, nie wiem czy zdążę, czy on tam już zetnie, czy nie zetnie, bo trawę to nie Krzysiek. To na końcu bym taki ogląd całości pokazał, obraz całości, bo tak to tak po trochu, trochę tu, trochę tam. Ale kto tak lata? No mój syna ma takiego. Jeszcze nie ma 4 lat. Nie? No? No się rozebrał. Lata z gołym rublem po chałupie. Śpiewa na ludzi laleczka. A te grzebienie to tam po co muszą być? Że, w czym przeszkadzają, że w kukurydzy trzeba je zdejmować? Czemu je psy nie zdemontowali? Bo w większości ich nie demontujemy. Nie dementujecie. Nie, no bo tamte jest po prostu do zboża, to muszą być, nie? No. Do zboża muszą być, bo tak to tam po prostu słabiej to nie wytrzepują. No nie wytrzepują, no tak, to tak, ale no przy kukurydzy co, to chyba by nic nie przeszkadzało. A tylko... Mało najęcia miały. A, no może tak, może nie mieli co chłopaki robić. Po prostu tak. Z jakiegoś powodu to zdemontowali, choć no w niczym to nie... Nie przeszkadza. Nie przeszkadza. No a teraz tam wejść, zamontować, to jest takie pierdzielenie będzie pewnie. No trzeba niestety tak, no tam się trochę uszarpać.
no. po tych wytrząsaczach, żeby to po prostu... Bo tak się zastanawiałem, myślałem, że te grzebienia może nie od tego kombajnu, może coś pomylili. Nie. Nawet do mnie dzwonił ten kierownik, tam z Tarnowa, żeby mi zrobił mu zdjęcie skrzynki. To mówię, o, pewnie coś pomylili, to nie moja skrzynka. No ale potem powiedział, że to jednak to należy do mnie. To, co ten kombajn wyróżnia, to, co się fajne w nim jest, to, że mamy dwa bębny łucące, tak zwany MCS system, Multi-Controller Separating. I ten na tym drugim bębnie, to nie w każdym kombajnie jest, na przykład w Plasie tego nie ma, możemy podnieść klepisko. Czyli w takim wypadku, kiedy mamy bardzo suche rośliny, czy to rzepaku, czy chociażby właśnie grochu, nie chcemy robić tych połówek, albo chcemy robić ich jak najmniej, podnosimy to drugie klepisko i ta masa już nie jest drugi raz domłacana. I możemy po pierwsze zyskać przy takim bardzo suchym ziarnie lepszą wydajność, po drugie lepszą jakość ziarna, mniej połówek, czyli lepszy materiał taki technologiczny do obróbki. Bardzo fajnie ten kombaj wychodzi, jeżeli chodzi o spalanie. W tamtym roku w kukurydzy, tak jak mówiłem, mój pierwszy sezon, moje pierwsze koszenie, z dojazdami, gdzie czasami po 20-30 km dojeżdżałem, to wyszło około 16-17 litrów, gdzie przy przystawce kombaj sam z siebie ma ciężar, dodatkowo sieczkarnia była cały czas załączona, a mimo to ten kombaj naprawdę zrobił bardzo fajny wynik, że myślę, że na żniwa średnio około 13-14 litrów na hektar zrobimy, co będzie lepszym wynikiem chyba niż nawet w bizonie. Nie na godzinę, tylko na hektar oczywiście, bo w tą godzinę trochę tych hektarów więcej zrobimy. Dzisiaj robimy przekładkę. Nie wiem, czy zdążymy zrobić jakikolwiek przegląd, jak nie, to będzie to w najbliższym czasie. I czekamy na żniwa. Pierwsze żniwa to będzie najprawdopodobniej trawa nasienna, ta kostrzewa, którą Wam pokazywałem. Na szczęście po tych opadach bujnęło się wszystko dość fajnie i w najbliższym czasie Wam to pokażę też. Szczególnie facelia miejscami już po kolano i zastanawiam się nad jakąś regulacją. Właśnie dzisiaj dzwoniłem do przedstawiciela swojego Syngenty, żeby się dowiedzieć, czy mają jakieś wyniki, doświadczenia właśnie w faceli i w skracaniu, bo myślę, że to by była fajna alternatywa. Pierwsza będzie ta kostrzewa i to najprawdopodobniej będzie końcówka czerwca, początek lipca, także nie mamy zbyt dużo czasu, bo około miesiąca. A lepiej mieć ten sprzęt przygotowany trochę wcześniej. Jeszcze nie wiem, czy to będę kosił z pokosu, czy z pnia. Chciałbym z pnia, ale czas pokaże, czy ta trawa się potem jakoś położy, nie położy i czy będzie w ogóle taka możliwość. Dobra, jest zrobione. Kurde, tutaj to będzie upał. Żeby w coś nie zajebać. Wyjazd to masz nawet całkiem dobry. Co? Wyjazd to masz dobry stąd. No, ogólnie on też stoi zawsze tam z tyłu. Drzwi zamknij. Włączymy jakąś klimę. Powinna działać. No tutaj jest fajnie. Szeroka no. Droga to. Kurde, pomyślał o głupią. Początek czerwca, a już kombajnem jeździ. Już jedziemy kosić. Oni też koszą. Też koszą. Cześć, witajcie. Jak widzicie, znajdujemy się razem z Adamem. Tak jest. Witam serdecznie. I jedziemy zatankować Fenda. Akurat chłopaki przyjechali, zdecydowałem, że i tak niedługo będziemy kosić. Fend ma pusty zbiornik, stację mam obok, także jedziemy zatankować. Pewnie będzie to zgrane razem z filmikiem z przezbrojenia. Także może jakieś fajne ujęcia, bo chłopaki jadą przed nami, jak widzicie, Leonem. Nagrywają nas. I nagrywają nas. Także może jakieś fajne ujęcia z tego wyjdą. Stacja za kawałek, nawet chyba nie otworzyłem świateł z tyłu, także nie mam tylnych świateł. Trzeba stację otworzyć. I ciekawy jestem, ile wejdzie do zbiornika, bo jest chyba puściutko. A ile ma? Koło 450 bodajże, ale mogłoby być więcej, ci powiem. Tak? 600. Wtedy na dwa dni, a 450 to jest tak na dzień i trochę. A, to i tak dobrze. No, jak tak calutki dzień chodzi kombajn, nie? Ale jest wygoda w nim widać. No nie, no wygoda jest w porównaniu do tego bizonka, jak się w to przesiadłem, to no. Powiedziałem, że... Chyba zbyt duże przerzucenie, co nie? No. Zobaczymy. Wygodnie tutaj, że są takie szerokie drogi, to... Tak, no tutaj fajnie, bo mają łatwo jakby nie było pobocza, tak jak tutaj mamy, no to tym kombajnem tak na styk na jednym pasie. Jak jeździłem, to naprawdę. O nie, akurat tir podjechał. Pod dystrybutor. Jeden dystrybutor jest? No ja muszę z tej strony podjechać.
No tak, z tej strony. Dobra, poczekamy chwilę. Korzystając z okazji, będziecie mieli link w opisie. Mój case jest na sprzedanie, bo wyszło tak, że potrzebuję czegoś troszkę większego. Szkoda mi bardzo go sprzedawać, bo ciągnik naprawdę bezawaryjnie do tej pory świetnie się sprawuje i naprawdę szkoda. No ale jeżeli ktoś by był chętny, chciałby zobaczyć i chciałby pewny ciągnik na swoje gospodarstwo, no to zapraszam, dzwońcie, przyjedźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Polecamy serdecznie. Zobaczymy. A, tu akurat pan AdBlue tankuje. No jako jestem też muszę tankować AdBlue, ale dobrze jest, bo kiedyś jak był w bańkach, to kurde 3 zł za litr. A tutaj masz z tego za złote 10, złote 20, no teraz złote 50 może jest, nie wiem. No ale to grosze. Nawet nie widać, jakie w ogóle są ceny. Wiesz co, ja i tak mam całkowicie inne ceny niż na słupku. Bo ja tutaj wszystkie maszyny... Tu jest słupek, tak? Tak, tu jest słupek. Wszystkie maszyny tutaj tankuję, wszystkie samochody. I mam tutaj taki rabat, że tankuję sobie na miejscu, a mam ceny hurtowe. To ładnie. No. Bo był wybór albo tutaj się z nimi dogadać, albo kupować zbiornik. No i wolałem się z nimi dogadać, bo ja mam ile do nich? 700 metrów? Blisko. I wszystkie maszyny tutaj wszystko tankuję i tam i na common railu i w ogóle i nie ma problemu, także z jakości jestem zadowolony. Cena taka jak w hurcie koło domu masz stację, to jest wygoda jak cholera. No a na zbiornik by było czas piątkę pewnie taki większy położyć. Ta maszyna chociaż można przegrzać. No. Na ten kawałek. Przejechać się. Jeszcze teraz w tym roku będę musiał poogarniać wszystkie funkcje, bo jeszcze nawet ten. Tutaj poziomowanie headera. No jest. Funkcji jest dużo. Fajne. Bo przy kukurydzie tego się nie używa, a tutaj będzie trzeba to wszystko ogarnąć. Akurat na trawie będę się uczył. Czyli już niedługo. Jeszcze troszeczkę. O, miesiąc i się zacznie. No miesiąc i trawa będzie, to na stówkę. Już mamy dzisiaj, mam który? Trzeci, czwarty? Czwarty go nawet. Czwarty. No to za miesiąc, myślę, że 4 lipca będziemy kosić. O, pomyślał, odjedzie, to będziemy mogli podjechać i co tankujemy byczka. O, jechałem jeszcze z otwartym zbiornikiem oczywiście. No tak, bo to by było. To dobrze, że żadnej nie było tej linii. Ale to ma ile metrów? No, z otwartym zbiornikiem 4,8. Czekaj. Aha, no ja. Czy tam 4? Nie wiem ile on ma, nie mierzyłem, no ale trzeba zamknąć. Dobra, zamknięty. Czy powinniśmy zmieścić? Nie, tutaj to już... Bez problemu, nieraz byłem. Najgorzej było na początku się przyzwyczaić, bo prawe koło bardziej wystaje. Kabina jest bardziej przesunięta do tej strony. Pani nam zatankuje. No, za darmo. To poprosi, do pełni. Chyba powie, że nie działa. A nie? Musi zamknąć to. Dobra. Wyłączamy klimę. Gasimy go, wyłączamy światło i idziemy. Zaciągniemy ręczny. Idziemy tankować. Zobaczymy, czy pieniędzy z kieszeni wystarczy. Tutaj. A. O. I ci. I jest. To możesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Można zatankować? Dobrze. Myślałem, że już pani mówi, że awaria dystrybutora, bo leci i mówię, się cieszy. Przepraszam, ale takich gabarytów to nie przyjmujemy. Patryk, do picia coś chcesz? Nie, mi to tam nic nie bierze. Podać coś do zimnego, to Pepsi ewentualnie. Podaj mi któryś, co? Dystrybutor. Ty polega ty? Daj coś zimnego. Jechałem z otwartym zbiornikiem, nie? Jo, ja tak mówię później, kurde, czy ty się zmieścisz? Tak mówię, ale nie zmieścił się chociaż. Ale patrzę, staję, mówię, dobra, i tak by się zmieścił. Tak ty, ale dobrze, że nie było przez jedynkę jakichś drutów, no. Bo byśmy mogli zdjąć. Tak, wiesz, nie zauważyłem jak dojechać, dopiero później się kapłeś, nie? Jak to jechałeś, to wiesz, to jest zbiornik otwarty. No i znowu zapomniałem, właśnie to jest zdradliwe. No ale... Zobaczymy, ile wejdzie. Ale ty to masz tu wyrękę, nie? No. Nie pierwszy się, nie bliżu, no właśnie mówiłem Adamowi. No to jest petarda, nie? I ja tutaj mam, to, bo jak tankować, to tankować, ale ja tu mam normalnie ceny hurtowe. No. To co jest na słupku, to na słupku, a na fakturze jest co innego. No, no ale to i tak nie ma co, no to i tak ceny są hurtowe.
No. A czy... Tutaj się jakoś różnicie są. Tak? No, to u nas jest litr na przykład po 5,35. Ja tu tankowałem wczoraj Fiata, czy przedwczoraj, to po 4, chyba 88. No. To jest fajne ustawanie. Dopiero ponad 100 litrów. No, to jeszcze trochę. Idzie Brączek z piwem. Dzisiaj delikatnie. Dzisiaj delikatnie. Tankowanie po prostu. Wszystko akurat na obroć. Dobra. Nie było. Jak naleci to. Wysiadek jest? O. Jaki masz zbiornik? 450 chyba, wiesz? Trochę mały. Ale przydałby się 600, bo wtedyś miał na takie całe 2 dni roboty. A te 450 jest tak, że prawie codziennie trzeba dotankować. Chyba, że nie robisz takiego pełnego dnia. No, mógłby być 600. W ogóle to szukam kombajnisty jeszcze. O, jakbyście kogoś mieli. Albo na filmie, jak ktoś z was zna kombajnisty, który by chciał przyjść za fajne pieniądze. Ale jest kombajnista. I chcę zrobić, zarobić sobie trochę, bo 400-500 hektarów pewnie w sezonie razem z kukurydzą zrobimy, to zapraszam do kontaktu. Bo jest tragedia, żeby kogoś znaleźć. To poważne propozycje. No. Więcej na pełnym paku i czy hektarów zrobi? Wiesz co, w kukurydzy mi palił na hektar jakieś 16 litrów. Nie wiem, jeszcze nie kosiłem. Ale myślę, że jakieś 3 litry mniej, czyli około 13. Bo w kukurydzy i przystawka ci zabiera, no i sieszkarnię też mam cały czas włączoną. No tak, prawie po stronie. No. 415, 413, ponad więcej. Chyba to ulat. 420 zrobić? No chyba nie, tankujemy do pełna. Ale to nawet, to tam biegło. 30 litrów. No, bo już pikało, zaraz by było czerwone, no. Ty, kiedyś mi tutaj nie odbił pistolet i w case'a tankowałem, to aż tak wystrzeliło do góry. Dobra. Dawaj na równy 420. Fajnie, ktoś nie kameruje. Jeszcze 30. Groszy. A nie. Nie. Ale ten kurwa sobie wyczesuje, nie? Dobra. Czekaj. Dobra, ktoś musi ode mnie odebrać. Ale pięknie, nie? O, dobra. Pełniutko. Dobra, to ja kończę nagrywać, nie będę ich peszył na stacji. No, dobra, to co? Do kolejnego vloga. Do następnego, na razie.